Hejo, hejo, moje romeczki kochane. Ja wam wspominałam, że dzisiaj wychodzę na dance floor, taki mały. Wychodzę ze znajomymi. I co? No i postanowiłam, że raz kozie śmierć pokażę wam może dwie, trzy, może cztery takie stylizacje, w których ja po prostu fajnie się czuję i jak ja wychodzę, to jednak troszeczkę gdzieś tam odrobina kontrowersji i takiej, wiecie, codzienności szarej, czyli dresy i tak dalej, piżamka, odchodzą w zapomnienie. Ja dzisiaj się właśnie wybieram, zapraszam was na Get Ready With Me, taki night out. Moje drogie, pokazuję wam taką moją pierwszą opcję. Oczywiście taka spódniczka, ona jest tutaj po bokach. Zobaczcie, po bokach ma tutaj takie zameczki, one są odpinane, także biodrówka, ja bardzo lubię takie biodrówki, nie lubię z wysokim stanem. Do tego taka bluzeczka, tutaj z koroneczką, ala skórkowa, taka 3/4 w sumie do łokcia rękawek. Z tyłu jest zapinana na zameczek, spódnica taka jest dość, nie jest za długa, nie jest za krótka, wydaje mi się. Te rzeczy zakupiłam pewnie gdzieś u Ciampaka. Nie zapiłam taka, pewnie trochę więcej, ale coś koło tego. Na sobie mam mój smuszek, taki oto na 1000% z Primarka. Paznokcie będę miała pomalowane na inny kolor, na pewno nie będą zielone. Teraz moje drogie buty. Przejdźmy do butów, ja nie wiem, czy tam widać buty. Buty mam takie. Takie botki na takim słupku, na takim, że obcasie. One mają tutaj taki, nie wiem, czy wy to widzicie, takie łańcuszki z tyłu na nodze. Ja wrzucę jeszcze wam tutaj fotkę, także mam nadzieję, że będzie widać, bo jak na razie widzę, że tutaj nic nie widać. Dobrze, moje drogie, do tego zarzucę sobie taki oto żakiecik. Również biały, taka marynareczka, zakrywająca raczej plecy. Tutaj z taką wstawką, również czarną, skórkową, co mam nadzieję i myślę, że fajnie się komponuje z całością. Na zakończeniu rękawków mam takie, widzicie, takie złotawe gadżety, co lubię. Do tej stylizacji wybrałam chyba raczej sobie torebeczkę, tą taką podróbkę Moschino oczywiście. Nie wiem jeszcze, czy będę ją miała w ręce, czy będę ją miała na ramieniu. Także nie mam jeszcze opcji. Póki co prezentuje się to tak. Torebkę zakupiłam pewnie gdzieś na eBayu. Nawet nie wiem, wiecie co, nie pamiętam. Zobaczcie, buty prezentują się tak. To są takie botki. I mają takie właśnie na tutaj z tyłu takie łańcuszki wiszące, co uważam, że bardzo fajnie wygląda. Ja bardzo lubię takie gadżety. I pokaż mi o nich w całości. Tak, machnęła aparatem. Nic się nie dzieje. No i dobrze, i moja stylizacja prezentuje się tak. Make-upu wam nie pokazuję, ponieważ jeszcze nic nie mam, nie wiem, jeszcze nie mam opcji. Póki co skupiam się na stylizacjach. Albo te buty, albo drugie jeszcze myślę założyć takie troszeczkę niższe. Nie wiem, czy wy widzicie. Takie oto z kokardką, z takim złotym dodatkiem. Na takim bardzo niskim obcasie, ale myślę, że chyba pójdę na tych wysokich. Jeszcze nie jestem pewna. Jeszcze w nich nigdy nie tańczyłam, także nie wiem, ile wytrzymam. No i tak się prezentuje moja cała stylizacja taka wieczorowa. Dajcie mi znać, czy wam się podoba. Ja przejdę za chwilę do kolejnej i kolejnej. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Jak wam się podobało, to oczywiście paluszki w górę. Żegnam się z wami. Słyszę się i widzę za chwilę. Pa!